Przed chwilą zadzwonił do mnie Prince, już się wystraszyłem, że ładunek anulowany, ale nie, drugie miejsce załadunku jest zmienione. I obydwa będą w Jakimie. To może nawet lepiej, bo może już to pierwsze jest gotowe i już tam polecę od razu. No, zaraz mam mi oddzwonić. Także ja już się wykąpałem, zjadłem obiad, jestem gotowy. Mogliby mnie w sumie załadować, zacząć ładować. To lepiej, dwa pick-upy w Jakimie i później prosta droga. Dobra, przeglądzik już odpalony. Pierwsza awizacja jest na godzinę 3 po południu, druga na 5.30. Jest 11 rano, tutaj ja już jadę, to u mnie druga. Tak jak teraz zaczynam dzień o drugiej, to o 4 nad ranem muszę skończyć, a do 4 nad ranem na pewno nie będę jeździł. Także jadę, a może mnie załadują wcześniej. Taką mam metodę. Pewnie już ją znacie. Także ruszam, nareszcie poładunek. Ale wiecie, kiedy będę spokojny? Jak już będę załadowany. Już tyle manian miałem w tej podróży, że szkoda gadać. Jedź ty głupi iShifcie. iShift tak jest, silnik nierozgrzany, on wariuje. No, zmień bieg, śmiało. Nie można już kanionem jechać. Nie szkodzi. Też jest, no, był ładny widok podczas spinaczki. Z Ellensburga do Jakimy. O, może jeszcze złapę. Jest. Jeżeli dobrze pójdzie na załadunkach, ja już mam zaplanowane całą marszrutę i we wtorek powinienem być w domu około południa. Ale to jeszcze trzeba najpierw załadować. Prawda. No ładna wiosna, ładna wiosna. Proszę, bydło po wzgórzach chodzi. A, już nie złapię widoku. Dobra. 50 km do załadunku pierwszego. Ha! Jak na dłoni widać kanion, którym wczoraj jechałem rowerem. Tu i tam i tam. Z dwóch różnych perspektyw. I tam już była dolina, gdzie jest Jakima. My gdzieś tam zaraz do niej dojedziemy. To nie jest daleko. Piękne są te tereny. To jeszcze nie Jakima. To jest Sela przed Jakimą. Jakima jest za tamtymi wzgórzami, tak jakby w rogu. A daleko w tle jeszcze chowają się białe szczyty. Washington jest piękny. Jak wszystko dobrze pójdzie, to za parę godzin na Gir Jammerze, czyli Truckstopie, potwierdzę moją wagę, bo wiem, że przy Frosties w tym drugim miejscu, o ile dobrze pamiętam, jest waga, ale to nie jest taka waga certyfikowana, że jeżeli to będzie dobrze, jeżeli tamta waga pokaże, że jestem, powiedzmy, ok, to tutaj tylko przyjadę potwierdzić, żeby mieć oficjalny świstek, zważę się i pomknę tam, w tamtą stronę. Dlatego fajnie by było, jak mnie szybciej załadowali, to bym jeszcze mógł kawałek dzisiaj ujechać. O nie, ja tu nie jadę, pomyliło mi się, przepraszam. To bym jeszcze dzisiaj trochę pojechał i w 4 dni dojechał do Montrealu, nie? Żeby dojechać do Montrealu, to muszę dzisiaj 4 dni, żeby dojechać, to muszę dzisiaj wychylić się za Pendleton ze 100 km. No, to powinno się udać. Tylko że im dalej dzisiaj dojadę, tym mniej mi zostanie na ostatni dzień, nie? Znacie tą procedurę. Kurde, ile tutaj rąd narobili, dawno tu nie byłem. W
tej części Jakimy. Tam to rondo było, ale tego nie było. Ulicę kojarzę, gdzie teraz jadę, i firmy chyba też, tylko nie jestem pewny, czy to jest, tam są dwie firemki. Ruch jak w borowisku. No, już otwierają ekonomię. Już nie wiadomo, czy to jest dobra rzecz, bo 1,5 miliona zarażeń, 100 tysięcy zgonów w Stanach. Tak oficjalnie jeszcze nie powiedział, że to jest koniec wzrostu. Są różne opinie oczywiście i tutaj. Szkoda gadać. Dobra. 10. Congdon firma się nazywa. Ale to nie będzie chyba Hans & Fruit, tylko tam dalej. Tak, to ja wiem. Zawsze zapominam, że Hans & Fruit to się nazywa. A to jest to... Po drugiej stronie, to ja tutaj już kilka razy byłem z wami przecież. Kurde, bez tego roweru, bez kitu, czuję się już jak trochę tego. Bez ręki, bo tutaj jak mi powiedzą, że dopiero mnie wezmą za 2 godziny, to bym sobie wskoczył rowerkiem i jeszcze na zakupy poszedł, bo mi tak zobaczyłem, że jedzenia trochę może zabraknąć, nie? Shipping jest z tyłu. 4 palety, to może mi szybciej wezmą. Diabli ich wiedzą. To jest Domex. Z tym Domexem to różnie bywa. A w tym drugim miejscu, jak mieli oryginalnie być gotowi na trzecią, to prawdopodobnie towar będzie gotowy na trzecią. Także może coś się uda ich oszukać i szybciej załadować. To są moje założenia. A jaka będzie rzeczywistość, to się okaże. Te jabłka tak wychodzą różnie, nie? Najczęściej to jest, najlepszy sezon to jest październik, listopad, grudzień, styczeń, a później one leżą na magazynach i właśnie są różne momenty, kiedy są wypuszczane na rynek. Dobra, idziemy się zarejestrować teraz już naprawdę. Polityka firmowa tego nasza wymaga. Idziemy do klienta, mam zakładać maskę. Czasami mi się chce, czasami mi się nie chce. Zarejestrowałem się. Nikogo nie było, bo są na przerwie. Także napisałem na kartce numer i idę tam. Za 15 minut kończy mi się lunch. Odpalę chłodnik, już niech się schładza. Ciepło jest. Cieplej niż w Ellensburgu. No. Ale tutaj nie miałem obym prysznica. A tam miałem. I 3 razy skorzystałem. To może gdzieś tam jest. Są te 4 palety dla mnie. Teraz pociąg dystrybucyjny. Kurde, może by zrobić z siebie maszynistę? Może kiedyś. A, no i moje palety mają przyjechać z innego magazynu. Jaka w tym logika? Przecież mogłem ja pojechać na ten inny magazyn. Dobra, nie ma logiki. Ma do mnie zadzwonić. Jak przyjedzie, powiedział o 2:00 i 3:00, czyli za 2 godziny. Okej. Okay. 20 i przyszedł po mnie, mówi, że twój telefon od razu idzie do tego, do skrzynki. Nie wiem, czasami tak bywa w roamingu. Także cofamy się do 3 i ładujemy 4 palety. 10 minut i załadowane, szybciutko. Dobra, to szybciutko w 2. Tutaj się sprawdza na jabłkach, czy jest certyfikat FITO. Ważne. Później jak tego nie ma, to są problemy. No, nieźle idzie.
by tam mnie załadowali. Tam przyjadę na trzecią, tak jak miałem być oryginalnie. Jakby mnie załadowali według oryginalnego planu, to by było fajnie. Bym jeszcze sporo ujechał, bo tutaj jest do północy jasno. A już tyle jestem na tym zachodzie, że się przestawiłem, to już mówiłem, nie? Dziś na godzinę speed limit na firmie. Więc bym jeszcze się sporo ujechał, no. Zobaczymy tam, jak będzie, nie ma co gdybać. Jedziemy tak jakby przez centrum Jakimy. Kurde, ja nigdy przez centrum Jakimy nie byłem rowerem. Nie wiem, jakoś od kiedy mam rower, to nigdy. Nigdy nie miałem okazji stać w Jakimie na weekend, czy tam dłużej, nie? Te kulery to ten. No ale takie przypomina trochę Teksas. Takie rozległe miasto. Szerokie ulice. Wszędzie trakiem się przejedzie. I wszystko w kratkę. Czyli w kwadraciki. Jakima na śladach starego tramwaju, który już nie jeździ. A szkoda, no z chęcią bym się ją przejechał. Trzeba przeczytać historię tego tramwaju i zobaczyć, w którym roku przestał jeździć. Się nie mylę, widziałem te tory, one dochodzą aż do Syla. Bo tutaj przejazd kolejowy niekontrolowany. A ta sieć dystrybucyjna. Jak ja nie lubię iShiftu, jak jest track niezaładowany albo lekko załadowany i on tak się waha. Szarpie. Jak już jest ciężki, to inaczej to pracuje. Dobra. Zaraz będziemy na miejscu. Po lewej stronie firemka. Rampy na zewnątrz. Chyba, że się rozwinęli, bo ostatni raz tu byłem bordowym. Haha! Ostatni raz, jak w Jakimie byłem, to ładowałem tutaj przecież te pojemniki. Z bardzo drogim materiałem jakimś. Niechemiczne. Znaczy nie jakieś chemikalia nie podaje ADR-ami. Wszystko kurczę, język plącze. No nic, ja się cieszę, że pracuję, że w końcu mnie wyciągnęli stąd i że wracam do Montrealu. O, Frosties to będzie tu. Dalej. Kulerów tu jest pełno. Jack Frost 1225. A tutaj było. A się zmieniło. To kiedyś tu było. Tutaj się pozmieniało. A nie było gdzie zawrócić, ale po prostu musiałem skręcić w prawo. Było jak byk. 28, no. A ja się sugerowałem tym, co mi mówiła moja pamięć. A oni się przenieśli po prostu, ale dobra. Bywa i tak. Tutaj trzeba było skręcić. To było męczące, dziwne, bo to wyglądało jak ten. Jak parking laos. Dobra, i to gdzieś tu. Tylko gdzie? Uff, tutaj, dobra. Znalazłem.
wjeździe miła dziewczyna zmierzyła mi temperaturę. Mówi, przybliż się, bo nie mogę złapać temperatury. Muszę założyć maskę znowu. To się kurczę rozwinęli, no. Proszę, proszę. Miła pani powiedziała, że mam awizację na 5:30. Była przekreślona 6:30 na 5:30. Mówi, że czekałem jeszcze na jakieś tam palety z innego magazynu również. I zadzwoni, jak będzie gotowe. Już. Kwitniemy. I dosłownie chwila później, jak przestałem mówić ostatnie zdanie, telefon, żeby mi się cofał pod trójkę, zaczniemy cię ładować, a jak tamte przyjadę, dokończymy. Say no more. Door 3. Wkurza mnie ta maska, ale co? Załadował mi 12 palet i czekam na 4 następne, które chyba przybyły na tym traku. Także załadunek, albo na tym. Załadunek idzie szybko. Wkurza mnie ta maska. Jest sposób, żeby nie parowały szkła. Opowiem o nim później. Znaczy, opowiem o nim później. Trzeba umyć okulary płynem do mycia naczyń i chyba troszeczkę octu dodać. I nie dotykać, tylko pozwolić, żeby się wysuszyły. No, ten przywiózł jakieś jabłka. Może to moje, bo tamten chyba nie miał nic w naczepie. A może je miał, tylko nie widziałem. Nieważne. A nie, jemu dorzucili palety. Dobra. Teraz wiem, że to przyjechał mój towar. Lokalny trak. Oj tak. Okazuje się, że to nie ten był, bo jeszcze mnie nie ładują. Albo może ładują innych z tego względu, że mam awizo na... Oho! Hello? Yes. Mhm. And where is Kershaw is just I can do it, yeah. So okay, because it's first coming to Kershaw and then it's coming to Jack Frost, is correct? I'm already loaded up Jack Frost. Did you call them? No, because we were waiting. So I will go get my bills and I head directly to... can you give me the address? Hold on a minute. I think I've been there, but just to make sure. Okay, go ahead. Mm-hmm. Okay. Yakima, Washington. And I check in with the same PO? Okay. And I'm picking up there only 4 pallets, right? All right. Thank you. Pojadę te palety załadować 12 minut stąd. Tak to by jeszcze miał czekania co najmniej 1,5 godziny. Idę tutaj po papiery. Czy ta podróż kiedyś się skończy? O panie. To pewnie jeszcze chodzi jak jest ten wysoki sezon. Tutaj mają wagę. Na tym starym magazynie. Też w tej firmie nieraz ładowałem. Nie zdejmuję maski, bo mi się nie chce później zakładać. A i tak wiem, że będę ją zaraz zakładał. I tu jest fajnie, bo jest wagę mają pod samym tym. Pod samym budynkiem. A właśnie tu. Next right. Ten
Trak też skądś jedzie, pewnie z Titan. Tych brokerów wszystkich znam. Znaczy brokerów Domexa, bo Domex to jest broker, czyli tak jakby hurt. A zjednoczył firemki wszystkie, nie? No, ja jest jeden trak. O nie, parę traków jest. Dwa. Proszę, proszę, nawet ten. Nawet wyasfaltowali. I trawę posadzili. Na naczepie, czy na traku i 105 tysięcy funtów, no to już jest tak prawie 50 ton, po, nie, 50 ton będzie. Jest taki check-in, że się z nikim nie gada, tylko na tablecie robisz check-in i tam siedzą, wszyscy patrzą w komputer i nikt nawet nie podejdzie ani nic. Okej. Aj. Co mi jeszcze dzisiaj zostało do jazdy? 7 godzin 20 minut. Odjąć tyle, ile tutaj będę ja jechał. Ile tutaj będę spędzać czasu. Jest 21, no to w wersji optymistycznej, żebym wyjechał stąd o 22, to co ja ujadę? Nic nie ujadę. Tylko zrobię tak, że dojadę we wtorek. Ujadę tak profilaktycznie 200 km. Żeby być pewnym, że dojadę do Montrealu we wtorek, that's it. That is it. Zaczyna mi się to dłużyć. Jest lokalny track. To dobry znak, tylko czemu on tam jedzie? Daleko, a nie tutaj. Przyjechał na stronę miastową, nie ten, tylko tam. Ale tam też ładują, to może tam mnie wezmą? Ale na razie nikt nie dzwoni. Tam jakiś jest na stanie miastowe, co tyłem stoi. No, a dzisiaj już dużo nie ujada, 10 wieczorem. Już się nawet nie chce. Dzisiaj mam szczęście, jak mówię coś do kamery, to zaraz później dzwonią. I tam mam jechać, tam gdzie mówiłem. Spoko. Później mam się zważyć. I później mam iść po papiery. Słuchamy! Z tymi kołami do tyłu tak się śmiesznie cofa. Niedługo skończy. Zostanie już później tylko łatwa część pracy, czyli jazda. A coś tam jeszcze ujadę. Ewentualnie. Nie jestem co do tego przekonany, bo mi dawali jeszcze 4 palety gruszek, a gruszki są ciężkie. Idę się ważyć. To chwila prawdy. To jest sam raz, bo to będzie nam dawało coś około 33 700, powiedzmy. No i teraz mamy prawdę, czy jest poniżej 8 dych, czy nie. Wow, jest to spoczko, to spoko. Będzie można paliwa lać.
88 740. Dobra. Także wypad stąd. Już nie jadę się ważyć, bo ta waga wiem, że jest dobra. Wypad stąd. Ile ujadę, tyle i ujadę. Wypadałoby te 4 godziny pojechać. Czyli tak do 2:30 nad ranem. Zobaczymy. Vamos a ver. Przede mną zabrał. Może na wyjeździe coś się złapie. O matko. Najlepsze jest to, że teraz jak tak będę kluczył i szukał,
to nie dojadę na miejsce, gdzie na pewno jest parking. Aż teraz będę zmuszony walczyć ze snem, żeby dojechać w miejsce, gdzie wiem, że jest parking. A ja bym chciał już teraz stanąć gdzieś spać. No, niestety, nie ma. Dramat nad dramatem. A tu nawet nie ma jak. O, w mordę jeżdżę. Tutaj będą jeszcze dwa track stopy, ale to nawet nie ma co zjeżdżać. A ten idzie tutaj spać. Ja też. Bym się dalej wysunął. Na szczęście na 84 znam takie miejsce, gdzie na pewno będzie parking. No ale też trzeba jeszcze pojechać, już teraz już mi zostało 15 minut powiedzmy. Jest takie charakterystyczne miejsce, jest po prawej stronie cementownia i jakiś kilometr przed nią ogromne takie pobocze. To nie jest oficjalnie, nie wiem co to jest, ale to jest takie duże pobocze, ale daleko takie, że odsunę się od autostrady dobre powiedzmy 30 metrów, nie? Na autostradzie i tam często traki śpią. Także ja tam stanę, bo no bo trzeć nad ranem, no ludzie, no. Mogę jeszcze godzinę jechać tego track stopu, ale co, stanę o 4 nad ranem, dopiero o 2 po południu będę się mógł ruszyć. Jutro będę też miał problem. Nie, jutro nie będę miał problemu w Wyomingu, bo w Wyomingu jest pewne miejsce, ale później będę miał problem w Iowie, żeby znaleźć parking. Jak 2 po południu, to następnego dnia zacznę jechać o 12 w południe, już tak licząc do przodu, będę musiał wstawać o 12 w nocy w Iowie i co ja znajdę w tej Iowie o 12 w nocy na tranzytówce, znaczy ten sam problem. Także czyli jakbym tam dojechał gdzie ten, do tej Iowy, to by było elegancko, bo bym wtedy wiedział, że wjadę do Kanady, no ale to jest taki ryzyk fizyczny, będę musiał jechać do końca na styk i nie wiadomo czy będzie miejsce, nie? To jest taki bez sensu. Powinno być więcej parkingów, żeby o każdej porze dnia i nocy można było się zaparkować. No ale to by było w idealnym świecie. Już widać cementownię w oddali, to gdzieś tutaj być ten parking. Ale teraz tak kurczę dostałem jakiejś takiej energii i tak myślę, że nie dojechać jeszcze godzinę, nie? Ale jestem pewny, że jak minę ten parking, to mi znowu przymój. No ale... Same dylematy dzisiaj. O, widzę, traki stoją. Tak mi się... Nie, jeszcze nie można powiedzieć. To jest ten biały punkcik światła po prawej. A ja widzę, że już traki stoją na tym parkingu. Dobra, kotwiczę się. Nie ma co. Nie ma co. I tak jestem pewny, że we wtorek dojeżdżam do domu. Przedobrzyć. Pojadę za daleko i nie będzie miejsca. Oj, tutaj tak staje cały świat. No właśnie. Cały świat stają. A nie, to po prostu podjadę tak i się cofnę. Thank you.
no bo już nie będzie. Dobra, pobudka jest dość brutalna. Dwa razy się, znaczy się zbudziłem. Zbudziłem się o 7 rano, a teraz się zbudziłem, jeszcze bym spał. Reefer mi nie chodzi. Jest druga natura kierowcy. Budzi się i mój reefer nie chodzi. O kurde. Zobaczymy, co tam się dzieje. Kurde, nie wierzę. What the hell is going on? Jaki kot. Unit shut down, press alarm key. Gdzie jest alarmy są? Dobrze, jakbym okulary wziął. Low refrigerant pressure. Dobra, dzwonimy. Clear alarms. I trzeba będzie na serwis jechać do Ontario, ale ja nie mogę się stąd ruszyć, bo jestem out of hours. Shit. Zaraz dzwonię do Steve'a. Refrigerant czy low coolant? Kurczę. Patrzymy, może. A, jest mało. Jest mało. W mordę, ta podróż się nigdy nie skończy. Jeszcze po serwisach będę jeździł. Stąd do Ontario mam... A mogłem, kurde, dojechać. Stąd do Ontario mam godzinę. A pauza mi się kończy za 3. Te 4 godziny mogą być na serwisie. Jest ok, bo nie jest tak zimno. Nie jest tak zimno. Nie jest tak gorąco. Tylko to zaraz zacznie ten, słońce grzać, nie? Zobaczyć. Ładnie. Stałem, nic się nie przesunęło. A jak widać, pobocze tu jest spore, nie? Wszyscy uciekli już. Tam jest ta cementownia. No, mogę tutaj, ale... Tam jakbym pojechał, to był dalej od autostrady, ale śmiałem, że tam już nie będzie miejsca, to w nocy nie wiadomo. Szajse. Chłodzi czy nie chłodzi? Zobaczymy. Może jeszcze trochę pochodzi. Do końca pauzy chociaż. Trzyma temperaturę.
duża twarz. Jak tylko dolać płynu, to ok. Ale jak się, kurczę, jeszcze chrzanić z tym, z... chyba jakaś jest wyciek albo coś, no nie wiem. Na razie poczekam, idę sobie kawę zrobić. Jak zgaśnie, to dzwonię do naszego od napraw. Zaczęło schładzać. O, poranek. O, już do mnie dzwoni, on pewno już zobaczył. A nie, nie zobaczył. Halo? Jakieś te naciągacze. Zaczęło schładzać. Pierwszą pobudkę miałem, bo stawiłem go na pozycyjnych, nie? I nie chciałem się wychodzić podłączyć baterii. To mi się włączył alarm i zbudził mnie o 7 rano. Baterii niski poziom. A teraz ten... A teraz chłodny mnie zbudziła. Dobra, zobaczymy, ile ona pochodzi tak. Myślałem, że w Ontario coś będzie, ale następny, najbliższy jest w Boise. Według aplikacji. A to nie tak dalej. Nie aż tak daleko. Nie aż tak dużo dalej. Jakbym wczoraj podjechał ciut dalej, to bym był bliżej dzisiaj i bym może mi wysłał, kurczę, tego serwis. Na razie chodzi. Nic, chcę sobie zrobić kawę, śniadanie. Jeszcze 2,5 godziny. To jest właśnie taka jazda po nocach. Później się człowiek zbudzi. Wziąłem z Pełdania, jak on będzie z gaz. Ciekawe, ile chodzi, ale niedługo. To jest druga natura kierowcy. Jak agregat jest na ciągłym i się gasi, to człowiek od razu, wow, co się dzieje? Już dobre pół godziny chodzi. Nie zgasło. To może być tak, że tego płynu jest ciut poniżej minimum. Ja stoję na lekkiej niechyłości, więc jak wyjadę na prostą, może będzie na minimum i nie będzie gasło. Także może tak dojadę do Montrealu. Zobaczymy. Na razie jeszcze do niego nie dzwoniłem, no bo... Ale z drugiej strony, jak ma mi się to popsuć w Wyomingu gdzieś, albo coś... Rozumiecie, o co chodzi, nie? Tak jako odpowiedzialny kierowca za ładunek, lepiej zajechać na serwis, niech tam doleją i już. No, zobaczymy. Czy mi zgaśnie do końca pauzy? Czy jak zacznę jechać, coś będzie? Morning, Steve. Sorry to bother you. II09 refrigerant low alarm. I cleared it, but it's gonna come back. I saw the II09. I'm 1 hour and a half from Boise, Idaho. There is a carrier there. The thing is... But the thing is, I can only start rolling in 2 hours. My break finishes in 2 hours, okay? 35, and right now the temperature outside is more or less the same, but it's gonna go up. You want me to shut it down? Okay, when it stalls, okay. Okay. Mm-hmm. Okay. Not a problem, thanks. Powiedziałem mu, że to wróci. On powiedział, że to wróci. To mu powiedział mi, że jak teraz się wyłączy jeszcze raz, to mamy poczekać pół godziny i włączyć znowu. I prawdopodobnie tak było. Chociaż ja nie wiem, ile ja spałem, nie? Na wyłączonej chłodni. A to mówi, jak teraz gaśnie, to 30 minut trzeba czekać. I ten, no powiedziałem mu, że dopiero za 2 godziny mogę jechać, że dojeżdżam do Boise i td. i tp. Ta podróż naprawdę przejdzie do historii jako najbardziej ciekawa, bo było i oddanie ładunku, i czekanie na ładunek, no a z tym czekaniem, no to co mieli zrobić, jak już w piątek, ten, to już mi mówię nie raz. A teraz, kurczę, reefer, chłodnia. Ja
Ja nic nie powiedziałem o traku. Nic, nic. Odpukam te myśli. Zostałem sam na tym placu. Minuta do końca pauzy. I chłodnia cały czas chodzi. Teraz żałuję, że zadzwoniłem. Ale nie, to wróci. Zatrzymam się na serwis, wymieni coil albo doleję płynu, może jest jakiś przeciek i ten, będę miał święty spokój. No, no nie, bo później jeszcze z tego będą jeszcze większe jaja. Chodzi to chodzi. Staniemy, dojedziemy do serwisu, zobaczę. Odłączając kabel od prądu zajrzałem, to tam tego płynu już prawie wcale nie widać w tym oczku. To jest tylko kwestia czasu, kiedy znowu zgaśnie. Także ruszam z tego pięknego miejsca. No jedźże, kurde, iShift. Do serwisu mam 170 km. Jeszcze wypadałoby zatankować paliwo w Ontario, bo nie wiem, czy do następnej stacji, czyli Hamburn, Idaho dojadę. Zresztą tam jest drożej. Chyba zatankuję w Oregonie. Ja. Piękny wiosenny Oregon. To jest krótki okres czasu, kiedy te wzgórza są zielone. Się na wiosnę. Przez 3 albo 4 tygodnie, a później żółte są. I wysuszone. No i tu się wyjedzie z tych wąwozów. Szerszą dolinę, później przejście przez wyższe takie, no góry. 2-3 konkretne podjazdy i później w Idaho po płaskim. I później serwis, mam nadzieję niedługo. I później, no jak mi tam na tym serwisie długo nie zejdzie, no to dojadę do tego Wyomingu, miejsca gdzie chcę, ale to już opóźni mój przyjazd do Montrealu znowu. No ale we wtorek cały czas dojeżdżam, nie? W obecnym stanie rzeczy. Chłodnia cały czas na chodzi, ale tak widać, że nie może schłodzić do 35. A mało. Już nawet nie widać. Zadzwonił, mówi, że obserwuje sytuację też i mówi, że nie będziemy stawać. Jedziemy. Mówi, że ten poziom nic nie ma do rzeczy. Mam jechać. I nic. No to jadę. Jeszcze lepiej. Może troszkę nadziei w tym wyjeździe, bo chłodnia cały czas działa poprawnie. A ja mijam miejscowość Boise. Więc wrócę według mojego ustalonego planu. W Montrealu będę około 6-7 wieczorem we wtorek. No, podróż wydłużona powiedzmy o 6 dni. 6 dni oczekiwania. C'est la vie. Dobra, teraz do końca filmu. Timelapse przez Idaho i Wyoming. I tam skończę tą podróż. Zdumiewająco dziwną.
zachód słońca w Wyomingu. Dzisiaj toczy się do Ravlins. Jutro koniec przyjemności widoku. Później nudna Nebraska, Iowa i tak dalej. Także tutaj kończę ten film. Taki to był typ wyjazdu. Ciut długi. Prawie jak w Europie. Od 8 maja do 23 maja, bo teraz kończę, ale do domu dotrę 26. Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy. Dobrze powiedziałem? 26. Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy. Dziękuję wam za uwagę. Nie jest tak źle. W Europie mój rekord to był 5 tygodni na przerzutach.